Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przekąskę. Szybka, prosta i smaczna przekąska z wykorzystaniem cieciorki. W misce mam już wsypane dwie puszki cieciorki, opłukanej i osuszonej wcześniej. Do tego będziemy potrzebowali dwie łyżeczki przyprawy curry. Dorzucimy sobie je od razu do cieciorki. Dwie łyżeczki papryki słodkiej. I oczywiście zasada jest taka, jeśli będziecie przygotować jedną puszkę cieciorki tylko, to wsypcie jedną łyżkę papryki. Jeśli dwie, no to podwoicie te łyżeczki, które dosypujecie do cieciorki i jedną łyżeczkę lubczyku. Teraz to wszystko wymieszam. Jak widzicie, przepis jest bardzo prosty i bardzo szybki. Wymieszam sobie całość, żeby pokryły te nasze przyprawy tą cieciorkę. I teraz co? Zostaje nam jeszcze jeden składnik, który musimy szybko dodać do naszej przekąski. Oczywiście zbliżają się ostatki, więc ląduje kieliszek. Kieliszek tym razem oliwy. Cyk. I dorzucamy, i tak samo jak z zasadą przypraw, jeżeli dajemy dwie puszki, to drugi kieliszek na drugą nóżkę dolewamy do wspomnianej cieciorki. Teraz wymieszamy sobie to wszystko. I teraz tak, wystarczy przełożyć na blaszkę 25 minut w piekarniku i przekąska za chwileczkę będzie gotowa. Przekąska jest już gotowa, przesypałem ją do miski. Możecie ją podawać w takiej formie. Ja jednak preferuję jeszcze ją troszkę podkręcić smakowo. Dorzucam do niej zawsze przetarty żółty ser. Może być oczywiście, jeżeli macie parmezan, tak, ale tutaj wystarczy nam zwykła żółta gouda. Dorzucam do tego pokrojony wcześniej szczypiorek. Wymieszam sobie. Ja preferuję właśnie taką formę tej przekąski. Mam nadzieję, że podobał Ci się przepis. Zostaw łapkę w górę, komentarz. Dzisiaj się z Wami nie żegnam. Mam nadzieję, że zostaniecie jeszcze ze mną przez chwilę. Porozmawiamy po prostu o piwie. Przedstawię Wam teraz kilka piw, które w mojej piwnej przygodzie gdzieś tam zapadły mi w pamięci i do dzisiaj mi towarzyszą i lubię wracać do tych smaków. Oprócz kulinarnego gdzieś tam zacięcia, właśnie piwa były moją taką drugą pasją. Można powiedzieć, że ta pasja troszkę teraz zeszła do podziemia. Aczkolwiek wracając do piw, pierwszym piwem, które udało mi się ostatnio złapać w Kauflandzie, nie mogłem tego piwa nigdzie dostać, piłem je bardzo dawno, nie pamiętam, który to był rok, około 2010. Wtedy jeszcze były te piwa lane chyba w takich bączkach, 330. To jest piwo miodowe Jagiełło z browaru Jagiełło z Lubelszczyzny. Ja polecam to piwo. Na pewno przypomnę sobie jego smak, choć butelka jest troszkę większa. Mam nadzieję, że będzie mi tak samo dobrze smakowało, jak wtedy. Pamiętam dobrze poręczne bączki takie z pszczółką. No, chyba 330 ml były lane. Dobre piwko na słoneczne dni, bardzo fajne, więc myślę, że warte uwagi. Możecie spróbować je złapać sobie w Kauflandzie, chyba tam teraz jest dostępne. Ja długo szukałem po sklepach osiedlowych, żeby sobie przypomnieć ten smak, zobaczyć jak, bo dawno rzeczywiście, może gdzieś tam jeszcze po tym 2010, może 11-12, nie pamiętam, może jeszcze gdzieś tam przewinęło, ale potem gdzieś mi zniknęło z mojej uwagi. I wiadomo, z inne browary, inne piwa z tego browaru, jak Magnusy, gdzieś tam miałem sposobność kosztować przez te lata, ale akurat właśnie to Jagiełło miodowe nie było tak dostępne. Może akurat nie trafiałem na tą partię, gdzie te piwa były w sklepie i akurat nigdy gdzieś tam mój wzrok ich nie mógł złapać na półce, więc możecie się przyjrzeć, bardzo fajne piwko. Mam nadzieję, że smak pozostał taki sam jak kiedyś. Drugą pozycją, no jak już jesteśmy przy piwach miodowych, to piwo miodne Wam polecę. Jest to piwo z browaru Cormoran,
piwo ciemne, miód gryczany. Bardzo też fajne piwko. Ogólnie polecam do spróbowania, jeżeli chodzi o piwa miodowe. No i teraz przejdziemy do piwa. Tak jak wspominałem wam, piwo, które pasuje bardzo do tej przekąski, którą przed chwilą dla was zrobiłem. Jak wiele osób mówi, piwna rewolucja zaczęła się w 2011 roku, gdzie wyszedł Atak Chmielu Pinty. Można powiedzieć, że to fakt. Wcześniej gdzieś tam między tymi półkami sklepowymi przeważnie w marketach no, była przewaga tych browarów zagranicznych, gdzieś tam udało mi się kosztować. Rozpoczęła się w Polsce ta piwna rewolucja i gdzieś tam wchodziły te piwa na rynek regionalny. Aczkolwiek rzeczywiście nie pamiętam, który to był rok, czy to był 2011 czy 2012, ale pamiętam, że kolega Pablo przyniósł właśnie pintę gdzieś zakupioną i miałem okazję posmakować tego piwa. I powiem wam tak, za pierwszym razem nie ujęło mnie to piwo, ale potem jak miałem przyjemność kupić sobie następnym razem, no przekonałem się do Ataku Chmielu. No i Atak Chmielu no, towarzyszy mi po dziś dzień. Jak mam okazję gdzieś go wypić, zamówić, to staram się to robić, bo naprawdę bardzo przyjemne, fajne piwko. Tutaj akurat kufel z żywca Apy, ale tak jak mówiłem, cytrysowy aromat aż bije z tego piwka. Piwko goryczkowe bardzo fajnie komponuje się właśnie tutaj z tą przekąską curry, więc naprawdę zachęcam do wypróbowania tego przepisu. I na pewno, jeżeli macie taką okazję, jesteście pełnoletni i możecie gdzieś skorzystać z zakupu pinty, a tak chmielu, polecam sobie spróbować to piwko razem z tą przekąską. Pyszne piwko. Odstawię sobie na chwilkę. Pokażę wam kolejne piwo, które jest piwem, jest stylem, który ja, można powiedzieć, że bardzo lubię. Lubię bardzo piwo porter. Porter bałtycki. Tutaj akurat mam Komesa, którego bardzo lubię, z browaru Fortuna. Polecam także to piwko. Kurczę, u mnie znajomi się zawsze śmieją, że gdy jesteśmy gdzieś w lecie na ogródku, zamiast zamówić sobie jakieś orzeźwiające piwo, to ja przeważnie zamawiam sobie portera. Jak tylko właśnie złapię go na kranie, jakaś butelka, patrzę, jakiś porter. Lubię po prostu napić się nie tylko w zimowe wieczory, ale także jak jest, czy jest ciepło. No po prostu lubię ten smak, pomimo tego, że najlepsze jest to, że nie pijam kawy. Nigdy się nie nauczyłem. Portery, stouty smakują mi, no są idealne dla mnie. Ja tu odłożyłem sobie ten Atak Chmielu, a przecież mogę spokojnie go konsumować i prowadzić ten monolog. Mam nadzieję, że może kiedyś uda się zrobić odcinek z piwami zagranicznymi, które mogę wam polecić i które gdzieś tam przy pierwszych tych moich krokach piwnych pojawiły się, bo wiadomo, każdy z nas gdzieś tam, wydaje mi się, że zaczynał przeważnie swoje kroki od wspomnianego tutaj na etykiecie żywca, czy tyskiego Tatry, Tatry mocnej, czy dębowego mocnego. A gdzieś tam dopiero później wchodził w ten, no może teraz jest łatwiej, bo jakby tych piw jest więcej gdzieś tam. Kiedyś jak wchodziło się do sklepu z piwem, to nawet tym regionalnym, to znało się, można powiedzieć, że
każde piwo, które jest na półce, można było znało się browar, znało się jego smak i skąd pochodzi, whatever, cokolwiek o nim. A no teraz wiadomo, jest tyle tych różnych piw, wychodzi ich coraz więcej, że no człowiek by tego po prostu nie przerobił, tak? Wasze zdrowie, mam nadzieję, że zasubskrybujecie ten kanał i tak jak mówię, może pojawi się odcinek z piwami zagranicznymi, zobaczymy, czy uda mi się złapać te piwka, które gdzieś tam kształtowały moją drogę przez ten piwny świat. I pamiętajcie, żeby z każdym łykiem nie zapominać o przekąsce, która no po prostu jest sztosem, a do tego piwka no pasuje idealnie. Te smaki no łączą się idealnie. I od razu przepraszam Was, bo zasada jest taka, nie mówi się z pełną buzią, więc na chwilę zamilknę. I wróćmy tutaj do kolejnych piw. Tutaj widzę, że akurat mam otwieracz. Otwieracz, nie wiem czy widać, jest z Tuchera. Bardzo fajne piwko z Niemiec. Ja bardzo lubię pszeniczny Tucher. Też mogę polecić, ale tak jak mówię, może kiedyś będzie fajny odcinek z piwami zagranicznymi, połączony z jakąś piwną przekąską, którą będziecie mogli do tego piwa przygotować. Kolejnym piwem ja sobie odłożę Atak Chmielu, wrócę do niego pewnie za chwileczkę. Kolejnym piwem, którym chciałem wam pokazać, jest Porter Warmiński z wiśnią. Jest to kolejny browar z Kormorana, jak pewnie ktoś zauważył. Kurczę, no nie wiem, no lubię te piwa z Kormorana. Jakoś przemawiają do mnie. Faktem może było jedno piwo, pewnie ich było więcej, ale jedno, które zapadło mi w pamięci, to był bodajże chyba Kormoran Lawendowy, rok 2013. Tam była jakaś kooperacja z jakimś muzeum wydana, jakieś kopernikańskie dni, cokolwiek, nie wiem, jakieś, pamiętam ten posmak lawendy. Napiszcie w komentarzu, czy ktoś miał okazję pić to piwo, czy miał okazję to próbować. No kurczę, no nie wiem, chyba już nie robią tego, nie wrócili do tego pomysłu i chyba bardzo dobrze, bo kurczę, no to było srogie piwo. Pamiętam, kurczę, no smakowało jak chusteczki, no co ja wam powiem, no smak lawendowych chusteczek, no masakra totalna. Więc akurat nietrafione piwko, ale no ale może akurat się znalazł ktoś, komu podeszło, tak? Więc jakby akurat piwa Kormorana bardzo lubię, więc no często się z nimi spotykam, że tak powiem. Więc tak, tutaj mam przed Wami Porter Warmiński z wiśnią, do niego wróćmy. Pewnie nie każdy z Was będzie pamiętał, ale kiedyś ten porter był lany w półlitrowych butelkach. Była taka biała etykieta, ten sam wilk, bodajże te krzaczki drzewka, cokolwiek tutaj jest, może to wiśni. Był właśnie lany ten porter, lany w większe butelki, etykietowany białą etykietą. No, myślę, że dla mnie było to lepsze pod względem tym, że było więcej piwka, które bardzo lubię akurat ten porter. Bardzo mi smakuje. Tutaj zrobiłem taki mały research. Ja Wam wrzucę na zdjęcie ze strony Kormorana, gdzie tutaj, jak widzicie, słodycz jest określona 2,5 gwiazdki. Jest 2,5 gwiazdki. 2,5 cukierka, tak? Na stronie są dwa lizaki, czy nie wiem, jaka jest tam grafika. Już nie pamiętam, ale to mnie zastanowiło, że na butelce podają inną słodycz niż na stronie. Może to wynika z tego, że gdzieś tam nie zostało to zaktualizowane, a ta słodycz poszła na 2,5 gwiazdki. No zobaczmy. Ja też, tak mówię, polecam to piwko. Z pełną świadomością
możecie, jak zobaczycie na półce, tego portera nabyć. I nie wiem, czy to było widać, ale no, wydawało mi się, że chyba tak. Może nie wiem, czy kamera to złapała, czy nie, ale u mnie, jak nalewałem troszkę, tutaj był taki wiśniowy, rubinowy kolor, przechodził tutaj przez tą taflę. Tafle piany. No, ta piana nie jest zbyt obfita, ale piwo w smaku. O, nawet teraz chyba widać to lekkie załamanie. A nie, no widzicie, patrzcie. Dałem, troszkę chciałem was oszukać tutaj. Logo browaru z Litwy się przebija, ale poczekajcie sekundkę. Jest ten wiśniowy posmak na samym początku, potem no troszkę chyba czekolady. Tak, na końcu czekolada, w moim odczuciu troszkę gorzka czekolada, ale piwko jak najbardziej przyjemne. Zachęcam do spróbowania, do skonsumowania. Kto miał okazję próbować, niech zostawi jakiś komentarz, jak smakowało mu to piwko. I co mogę więcej powiedzieć? Zachęcam do oglądania odcinków Kulinarnego Freestylu. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Chciałem pozdrowić kanał Piwo to moje paliwo. Mam nadzieję, chłopaki, że podobał wam się ten odcinek. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tym razem się z wami już pożegnam. Plusem takich degustacji jest to, że te piwka jednak trzeba dopić, więc ja zabieram się do roboty, dokończę szybko moją pyszną przekąskę. A jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, bo jak macie świadomość, z pasją piwną towarzyszy piwo zawsze gdzieś tam szkło. I wcześniej gdzieś tam te kufle kupowałem, gdzieś tam to szkło jakby zbierałem. Wiadomo, no teraz mówiłem wam, że zszedłem do tego, można powiedzieć, że piwnego podziemia, tak? Aczkolwiek w mojej kolekcji posiadam jakieś tam małe perełki, którymi może chciałem się z wami troszkę podzielić. I na koniec chciałem wam pokazać taki sztos z mojej kolekcji. Jest to kufel z browaru Strzelec. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Zostawcie komentarz pod nim koniecznie. A ja na ten moment mogę wam tylko życzyć dobrej zabawy na ostatki i udanych walentynek. Do zobaczenia w następnym odcinku Kulinarnego Freestylu. Pozdrawiam.